Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Mikołaj. Już panuje ta świąteczna atmosfera, mamy dekoracje, ale zanim przejdziemy do świąt, muszę wam pokazać coś bardzo wyjątkowego. Kogo my tu mamy? Od 4 dni zajmujemy się merchem. Patrzcie, nasze piękne bluzy. Jak ktoś wie, że nie są piękne, to wiemy, jak to się może skończyć. I myślimy, że po świętach wszystko, co związane z merchem, będzie załatwione. Jak na razie jakieś 28 z 30 klas odebrało swoje mercze, także już jest ta końcówka. Wiemy, że niektórych koszulek brakuje, no pojawiły się tutaj pewne komplikacje, ale nie bójcie się, bo my wszystko posprawdzamy i wyjdzie tak, jak należy, także naprawdę nie macie się czym obawiać. A tutaj no już końcówka, mogę wam powiedzieć, że to było z tego wszystkiego, co do tej pory udało nam się zrobić, chyba najcięższe zadanie. Największe, najcięższe i szczerze mówiąc cieszę się, że już dobiega końca. No tak już to bywa, że są te rzeczy bardziej przyjemne, jakieś dni tematyczne i takie rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, aczkolwiek jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ten merch wychodzi, bo no już wszystkie te zdjęcia mogliście zobaczyć na naszych social mediach. Myślę, że ta nowa firma, z którą nawiązaliśmy współpracę, oddaje, mogę tak powiedzieć. Wszystko, co tu widzicie, to jest naprawdę kropla w morzu tego, co tu było. Tutaj w Harcówce to robimy, były pudła rozstawione. Tutaj wkleję wam zdjęcia, żebyście mogli sobie zwizualizować. Może lepiej, no tutaj też był straszny bałagan, ale tak to już bywa. Ja osobiście, jest już czyste, jest posprzątane. Ja się tutaj osobiście czułem trochę jak na magazynie. Pierwszy dzień to było sortowanie rzeczy, trzeba było skompletować to wszystko, ale no już jest końcówka, a zaraz będą jasełka, zaraz chór będzie śpiewał na hali. Także same przyjemne rzeczy. A to wszystko już po świętach, to ten, kto jeszcze nie mógł swojej bluzy odebrać, to odbierze. Najbardziej tak cieszy mnie fakt, że nie wiecie, jak dużo było tego i nie wiecie, jak ciężko nam się z tym pracowało. I to mnie cieszy dlatego, że wy będziecie zadowoleni z rezultatu, a my się trochę pomęczyliśmy, ale mam nadzieję, że po prostu będzie wam się podobało. Dokładnie tak. Trzeba zrobić udawaną scenkę. Co by pan chciał dostać pod choinkę? Ciebie. A pan? Ja jego. A pan? Tajemnica. Co bym chciał pod choinkę? Tak, żeby Polska wyszła z grupy. No. Tak. Żeby Polska za 4 lata wygrała Mistrzostwa Świata. O, dobrze. Tak. Chodź tu. Młody kawaler nam ucieka. Mamy. W sumie nie taki kawaler. Maciek. Zamknij się w łazience, Dobra, nie bójcie się, naprawdę nie gryziemy, to nie jest tak. Otwieraj te drzwi. Maciek, my możemy zrobić ten wywiad przez drzwi. Otwieraj po prostu zerwę. Dobra, Obrębska jest już singielką, oficjalnie. To szybkie pytanie, co by chciała pani tu wykorzystać pod choinkę? O Jezu, jakie trudne pytanie. Nowe perfumy. O, dobrze. Na przykład. Dobrze. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. Potrzebuję. Dobra, spokój. Ja bym chciał dostać dużo spokoju. A masz jakieś życzenia tutaj dla śniadaczyków? A myślę, że dla śniadaczyków też przede wszystkim spokoju, żeby mieli chwilę na odpoczynek, bo wiem, że każdemu jest ciężko, jest dużo materiału do ogarnięcia. Myślę, że większość czuje się przeładowana, więc żeby odnaleźli taką chwilę, żeby mogli właśnie odpocząć, uspokoić się. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Piękne słowa.